Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Nikodem, a to jest kolejny hol zakupowy. Tym razem w blond włosach Nikodem przefarbowałeś się. Kto był na live, ten był, a kto nie, no to nie był, nie? Proste, logiczne i w ogóle tak przefarbowałem. Zaczynamy nasz hol zakupowy. Teraz robisz takie zajebiste jakieś... No dobra, no to na pierwszy rzut oka. Myślę, na pierwszy rzut oka. Sprawię kamerę. Może na pierwszy rzut, może Soma. No, kupiłem. Teraz każdy będzie: o nie, ja nie mam Somy, starzy mi nie chcą kupić. Bo będą patola, kłębo na fide i w ogóle. Też nie chciałem kupować, ale... Wiedziałem coś na temat, że kłębo i tako coś tam razem działają, nie? Ale... Nie myślałem, że to będzie w takiej postaci właśnie, nie? Więc spoko, naprawdę spoko. Dzięki Sandra za polecenie. Tak, znowu ciebie pozdrawiam, bo to wszystko przez nią. I Soma kosztowała 40 zł? Tak, 40 zł. Dobra, no to teraz bluzka Skryt, którą już mogliście widzieć na filmiku o Igorze, jak gra Skryt na pianinie, no to akurat tematycznie się zgadza. Kosztowała w New Yorkerze 25 zł. Dobra. Może nie słychać, wiem. Buty też z New Yorkera, troszeczkę rozchodzone. Już mają kilka dni, tydzień, niecały może. No niecały tydzień mają, nie? Ale fajnie, dobrze się sprawują. Po przecenie ze 130 zł kosztowały 45, więc naprawdę tanio. Bardzo tanio. Jak na mnie. Jak dla mnie. No i ta bluzeczka. Fajna z golficzkiem i w ogóle. Dla bab. Kosztowała 5 dych. Teraz to wszystko, Piotrek, podliczaj. Nie, kosztowało to 5 dych. Ja jestem dumny ze swoich zakupów, ale mam jeszcze coś, co kupiłem w poniedziałek. I to wcale kebab. Te okulary też mogliście na live streamie widzieć. Kosztowały 2 dyszki. Naprawdę fajnie. Fajnie się w nich czuję, są lepsze niż te. Zobaczcie. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. O, moja ręka się...